Czuję się tu jak w domu. Terespolo Klub Seniorów dotarł. Witam was serdecznie. Cieszę się ogromnie. No. Jeśli chodzi o wiek, to już nadaje się do klubu seniora. A więc czuję się. Przyjechaliśmy z Krakowa. Słuchajcie, w Krakowie jest duże bezrobocie wśród muzyków. Wybrałem najlepszych. Z prawej strony ode mnie Kazimierz Adamczyk. O montażu mogę bardzo dużo mówić, bo słuchajcie, niedawno mieliśmy taki wieczorek integracyjny, pamiętasz? Ja pamiętam tylko początek. Doszliśmy do wniosku, że gramy razem ponad 30 lat. Wyobraź sobie, tyle ludzi nie żyją, my gramy. No. A z lewej strony ode mnie Marek Piątek, znakomity gitarzysta. No i proszę zauważyć, że stosunkowo młody człowiek, a już dżentelmen. No tak często były, człowiek żyje, wszyscy od niego oczekują, kiedy on się przyjawi jako dżentelmen, a on jest. Dopiero jak umrze, to piszą, był dżentelmenem. A ten jeszcze żyje, słuchajcie. A już tyle ma zalet, że na niejeden nagrobu by starczyło. Ma taką perfidną jedną wadę, słuchajcie, potwornie dobrze gra na gitarze. Ja tylko nie mogę do końca tak pojąć. Ja wiem, że Pan Bóg jest sprawiedliwy i bogatemu daje jedzenie, a biednemu apetyt. Ta dystrybucja talentu jakaś paranoja. Nie po 10 godzin ćwiczę, nic im nie wychodzi, ten prawie nic nie ćwiczy, wszystko mu wychodzi. Tak nie może być. To może człowiek może się wściec, nie? Lepiej o sobie powiem. Dziękuję, u mnie wszystko dobrze. Jestem w takim szczególnym okresie swojego życia. Kilka lat temu ukończyłem 70 lat, słuchajcie, i jeszcze nie skończyłem odchodzić. Ja nie wiem. Ja naprawdę po raz pierwszy mam 70 miałem, i nie wiedziałem, ile to obchodzi, nie? Pytałem ludzi, dociągnie do 80, do milionów. A o tym obchodzeniu to jest bardzo ciekawa historia. 50-latki się zbierają, żeby obchodzić 50-lecie. Jeden z nich mówi tak, słuchajcie, ale tylko w restauracji Złoty Lew, bo tam fantastyczne dziewczyny takie sekcje obsługują, Przeszło 10 lat, ci sami ludzie spotykają się już po 60. Chcą obchodzić 60-lecie. Jeden z nich mówi, słuchajcie, ale tylko w restauracji Złoty Lew, bo tam jest dobra kuchnia. I jeszcze 10 lat przeszło i tacy jak ja, 70-latki się zbierają. I jeden mówi, słuchajcie, ale tylko w restauracji Złoty Lew, bo tam takie łagodne podjazdy są. Jeszcze nie koniec. I za 10 lat taka mniejsza grupa ocalałych 80-latków się zbiera. Jeden mówi, słuchajcie, ale tylko w restauracji Złoty Lew, bo tam nigdy nie byliśmy. Tak, słuchajcie. No, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o starość, prawda, to jest sprawa niestety nieunikniona. Znaczy niektórzy tam próbują unikać, prawda, starości, coś tam. Wygląda to potwornie, słuchajcie. Trzeba trzymać się, słuchajcie, takiego starego filozofa francuskiego, który powiedział kiedyś tak. Ując starczy jest piękny, bo jest naturalny. I tego trzymajmy się, dobrze? Na początku zaśpiewamy pieśń właśnie egzystencjalną pod tytułem Jestem tutaj. Taka pieśń, która po naszemu znaczy jeszcze żyję. One, two, three, four.
przyjechałem tutaj bawić was. Ja jestem chłopem, jak jecha mało, wszystko powiem, co się działo. Moje lubię żyć na pełny gaz. Ja było pić, ryba dzieście i kolumie, o kieszeniowym magadanie na jogie. A wiele to, ale przyszłość na dyska was. A są termachty na piemach, patrzę gdy ja. A wiele to, ale przyszłość na dyska was. A są termachty na piemach, patrzę gdy ja. Kiedy chciałbym się pożenić, żeby stan cywilny zmienić, żeby sobie rządy wziąć na dwa. Chciałbym znaleźć taką, aby nie przypominała żaby, taka co uboczoszy trochę ma. Lecz dowiedzieli się, że chodzi o mnie oszamany, więc wyobraźcie sobie, co to by już za pan. Kiedy dowiedzieli się, że chodzi o mnie oszamany, a są w temat, na temat, ma co genial. Kiedy dowiedzieli się, że chodzi o mnie oszamany, a są w temat, na temat, ma co genial. Jak podobał się pani dzisiejszy koncert? Fenomenalny, jestem pod wrażeniem, mnóstwo energii. Gratulacje dla organizatorów. Jak się podobał koncert Aloszy Awdyjewa? Jesteśmy oczarowani. Od lat słuchamy tego wykonawcy, a dzisiaj no, wspaniałe wrażenie. Z kim pani dzisiaj przyszła na koncert? Z mężem. Aha, czyli taki walentynkowy wieczór. Tak, tak. No jestem zachwycona. Ja już raz byliśmy we Włodawie, jak był Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, też był ten występ. No byłam zachwycona, więc z miłą chęcią, jak zobaczyłam plakat, to z miłą chęcią jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No było wspaniale. Czyli jest pani fanką Aloszy? Można tak powiedzieć, tak. No, generalnie bardzo fajny. Pierwszy raz Aloszę Awdyjewa słyszałem na żywo. Muzyka słowiańska jest mi bliska. Jak podobał się państwu dzisiejszy koncert Aloszy Awdyjewa? No koncert był przepiękny. Ja tylko żałuję, że na tych płytach nie ma całego koncertu, łącznie z dowcipami i z anegdotami, które opowiadał Alosza. No fantastyczny człowiek, pełen pokory, no i pełen szacunku do drugiego człowieka. Emocje są naprawdę bardzo fajne, tym bardziej, że to jeszcze dzisiaj jest taki dzień, tak? 14 luty. No i będziemy mieli ten nastrój pewnie jeszcze przez długi czas. Dobry nastrój. Dziękujemy bardzo. Cudowne emocje, cudowne. To znaczy te pieśni ja znam, bo bardziej może po polsku. Śpiewamy to wspólnie. Po prostu chce się żyć. No, dziękuję. Podobał się pani dzisiejszy wieczór, występ Aloszy Awdyjewa? Oczywiście, że tak. Czekałam na to wiele lat. Wiele lat i niejednokrotnie mówiłam, że nawet zazdroszczę, że w ogóle gdzieś w różnych ośrodkach się pojawia, dlaczego nie u nas. I się doczekałam. I to tak fajnie, że akurat w takim dniu. Także jestem podwójnie szczęśliwa. Bardzo mi się podobał. Alosza Awdyjew to jest takie wspomnienie mojej młodości, a szczególnie te właśnie piosenki wykonane w jego języku, czyli w języku rosyjskim. Poza tym jest to tak dowcipny i cudowny pan, który potrafi rozbawić publiczność. Myślę, że takich koncertów potrzeba. Alosza Awdyjew to postać, która nie po raz pierwszy jest w Białej i zawsze wzbudza określone, pozytywne emocje. Jest bardzo sympatycznie i miło przyjmowany przez mieszkańców miasta i to dzisiaj się potwierdziło. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością na koncercie, a że to taki wyjątkowy dzień, to wszystkim życzę dużo, dużo miłości na wszystkie dni. Dziękujemy. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Ostatnią piosenkę zagramy, bo po tej piosence ja nic nie śpiewam już, bo to taka piosenka, o której trzeba tak włączyć myślenie, refleksję, prawda? Niektórym to się uda zrobić i tym się zakończymy. Thank you.
cygla dzieciowie. A ta jeszcze jarak swie. Daj, że ty każdemu przywołuj u niej wody. Równemu daj, nie tylko mamu, drusliwemu daj, ty kania. Nie daj szczęśliwemu dzieniek i nie zabudź prawie. Ja znaju, ty wsio umiejesz. Ja wieruję w mądrość twoją, jak wierzy soldat ubity, że on przeżywa w raju. Jak wierzy